Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i moi drodzy, słuchajcie, ja zrobiłem pewien myk zły, niedobry, mianowicie nie wiem dlaczego nie włączyło mi się nagrywanie, dopiero spojrzałem teraz jak już, że tak powiem, zrobiłem pewną rzecz, słuchajcie, mianowicie... Tutaj okazało się, że tam w tamtym miejscu, jeżeli dobrze pamiętacie, w którym były te wajchy, którymi otwieraliśmy sobie to przejście tam tymi kanałami, tam była jeszcze jaskinia, w której był kolejny klucz, dzięki któremu mogliśmy sobie wejść do tego domu. Ja słuchajcie, z tego domu zebrałem tam jakieś pierdoły i również dziennik tego Morwarga całego. Tutaj ogólnie sprawa wygląda w taki sposób, że... możemy albo pozbyć się potwora, albo dowiedzieć się o Tordarva z Larvik, dlaczego okłamał nas w sprawie Morgava. Morgvarga. O, w ten sposób. Także my też teraz tam się udamy i zobaczymy, co od niego można robić, bo ogólnie trochę zaspoileruję, rozwiązania są dwa. Możemy albo, znaczy, może inaczej. Są dwa jakby takie rzeczy, dwie rzeczy główne, które możemy zrobić. Pierwsza z nich to jest albo zabić już teraz potwora, dzięki czemu dając mu mięso wilkołaka, co zresztą też tam ktoś z was napisał mi w komentarzu. Ewentualnie możemy go odczarować, a gdy go odczarujemy, możemy go albo zabić, albo wypuścić. Ja bym go z wielką chęcią wypuścił, dlatego że tam widziałem pewną rzecz, która gdzieś tam była, więc tak sobie teraz też zrobimy. Kurde, miałem w ogóle skorzystać z tego, z szybszego płotka pod wodą. Miałem skorzystać z szybszej podróży, no ale już płotka, tylko wyjedziesz, wyjedziesz, dobrze, super. Także pójdziemy się teraz dowiedzieć właśnie od Tordara, jak to, co tutaj zaszło i tak dalej, i tak dalej. A potem będziemy sobie oczywiście kontynuować dalej misje poboczne. Mam tylko nadzieję, że w tej wiosce, ale nie, w tej wiosce chyba był punkt szybkiego teleportu, także spoko. Dobra, on chyba będzie w porcie. Witaj, na Freję. Okłamałeś mnie. Co? Klnę się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morgvarga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy, ale jednego nie przewidziałeś. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem. Nie przeszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. To czego wypytujesz o przeszłość? Bo muszę wiedzieć, co naprawdę stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdejmę klątwy z Morgvarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po Ragnarok! Jeden dzień dłużej. I obchodzi mnie twoje zdanie, taki zawód. No, taki zawód. Taki zawód. Też tak sobie mówi. Aż Morgvarg dał rozkaz, żeby płynąć na Hindarsfjall. Byłem na wielu rajdach. Zabijałem kobiety, dzieci, co tam się pod topór nawinęło. Ale kapłanki? Tego było już za dużo, nawet dla mnie. Jak już było po wszystkim, a Morgvarg i reszta sobie popili, wyciągnąłem to. Naszyjnik z wilczym kłem, pokrytym runami. Dostałem go od ojca. Był godnym mojej osady. Mówił, że jeśli kogoś zranię tym zębem, skażę go na los gorszy niż śmierć. No, no i się sprawdziło. A toś wspomniał może, jak to odkręcić? Trzeba oddać kieł przeklętemu, ale nie dostaniesz go. Niech sukinsyn cierpi. Zrób to ze względu na kapłanki, oddawaj kieł albo zabiorę go siłą. Spróbujmy zrobić to tak. Kapłankom naprawdę zależy na tym, żeby odzyskać swój ogród. A ty chyba jesteś im coś winny, prawda? Dobrze, trzymaj. Ale w zamian chcę jednego. Nikomu nie powiem o twojej przeszłości. Słowo. Nie o to chodzi. Wygadasz, znajdę cię i zabiję. Jasne. Jak Morgvarg znów będzie człowiekiem, nie daj mu odejść. Pod żadnym pozorem. Chociaż wiecie co, tak z drugiej strony... Tak z drugiej strony to faktycznie może być troszeczkę lipnie.
skoro wydawał takie rozkazy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja tak jak już mówiłem, zwłaszcza, że miałem problem z tą misją, sprawdziłem ją w poradniku i tam było coś pisane o tym, że później, jeżeli udamy się do Nowigradu, dostaniemy od niego jakąś nagrodę. Ale tak z drugiej strony, kurczę, faktycznie, jeżeli on był, wiecie, takim tyranem, jak na niego wołają i tak dalej, to może, kurczę, dużo byłoby go zabić. Tam ktoś z was też mi pisał, że go zabił. Słuchajcie, jeszcze zdecydujemy. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś ewentualnie rozmówki z nim. Jeżeli jakieś będą, to spróbujemy zobaczyć, co ewentualnie ma nam do powiedzenia. I wtedy ewentualnie, wiecie, zadecyduję. Dobra, musimy się przedostać z powrotem na górę. Tylko teraz tak, ja się zastanawiam, gdzie... Aj, zapomniałem odskoczyć. Zastanawiam się tylko, gdzie on ewentualnie jest. Czy on jest... Chociaż nie, on chyba powinien być tam, w tamtym miejscu, gdzie go zostaliśmy wcześniej. A przynajmniej tak mi się wydaje. Oby był. Aha, jego tutaj nie ma, to czekajcie, to musimy chyba przejść... fuck, gdzie on teraz jest? Przepraszam bardzo. O, kurde. No powinien teoretycznie być gdzieś tu w okolicy, ale go nie ma. Czekajcie, zaraz spróbujemy sobie to jakoś tutaj ogarnąć. Tak jak już mówiłem, słuchajcie, ta misja mi się bardzo nie podoba. Wiem, że części z was pewnie się podoba, jest fajna, natomiast dla mnie taka troszeczkę... A, tu jest jego grota. Dla mnie jest ona taka trochę, bym powiedział, pogmatwana. Tutaj, wiecie, było w niektórych sytuacjach ciężko coś wywnioskować, ciężko ogarnąć i no niestety. Gdzie klucz? Wszystko co moje w kapitularzu, w skrzyni. A klucz, klucz gdzie? Myślisz, Ramont? Złodzieju, draniu, kurwiarzu! Nic nie wart jesteś! Znajdę klucz i bez siebie, baranie, turniu cholerny, pusty łbie! Kurczę... O, mam z nim walczyć? Czemu mam z nim walczyć? A, dobra, musimy go chyba troszeczkę, o właśnie, zabić. Tego nie zabiliśmy, dobra. O, w ogóle go zatrułem, pogadajmy z nim. No i znów się spotyka. Dobra, to możemy sobie... możemy go tak, albo nakarmić mięsem wilkołaka, albo oddać ten kieł, co go odczaruje, możemy go dobić, albo mówić coś o nagrodzie. Spróbujmy zapytać ci pierwszą nagrodę. Miałeś coś o nagrodzie. Łupiłem, na rajdy pływałem, co zrabowałem, przepiłem, poza jednym. Prawdziwy skarb schowałem i oddać mogę tylko od siaru. No dobra, odczarujmy. Tak na dobrą sprawę nawet nie wiem, co bym mógł dostać za to, więc... Nie mądrzyj się, tylko zakładaj. O. Jestem wolny! Wolny! Wreszcie! Wreszcie! Zajdę zaraz do tawerny! Zeżrę wieczka zdrożna, albo raczej wołu! Osuszę beczkę piwa! I hajza w morze! Zapomnij już o mnie! To im się, kurwa, przypomnę, że w Nowigradzie tym zobaczą! No dobra, to co on mówi, to już mi się nie podoba. Odczarować go odczarowaliśmy, ale chyba jednak go zabijemy. Nie pozwolę na to. To po chuj mnie odczarowałeś? Żeby cię zabić, raz na dobre. W sumie słuchajcie, faktycznie, jeżeli on był taki, jaki był, to może lepiej... Wiecie. Niech zdycha.
Uła! Ładne to było. Dobra, koszula skierigijski, długi miecz. No dobra, słuchajcie, udało nam się go zabić, także misja w wilczej skórze w końcu jest zrobiona, ale tak jak mówię, moim zdaniem ciutkę naprawdę zagmatwana i taka troszeczkę w niektórych sytuacjach, wiecie, no niestety nie za bardzo było wiadomo, co zrobić, ale daliśmy radę, więc jest spoko. Możecie mi napisać, czy wy też mieliście z tą misją jako taki problem, w sensie... Wiecie, problem z ogarnięciem tego wszystkiego. Czekajcie, ja sobie tutaj w ogóle otworzę przejście, będzie nam troszeczkę szybciej. To było chyba... Tu się otworzy to teraz. I jeszcze raz musimy przedziabać w tom. O. I teraz nam się otworzy przejście tutaj po lewo, jak zobaczycie. I teraz możemy sobie wyjść właśnie kanałami, weźmiemy płotkę, pojedziemy do zleceniodawcy. Chociaż właściwie możemy w sumie przejść, bo to w sumie nie jest daleko, bo to było u tych bogiń. Także daleko to nie jest. Witaj. O Morgwarga, mam jeszcze parę... Aha, no przychodzę po nagrodę. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morgwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana, pieniędzy. Trzymam cię za słowo. O, come on, ten tekst. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Słuchajcie, przy okazji, ja ostatnio w oczekiwaniu na... To taka mała, wiecie, moje spostrzeżenie. W oczekiwaniu na Flesza na kanale CW amerykańskim. Słuchajcie, ogarnąłem motyw taki, że... Tam zauważyłem, że wszystkie reklamy, które lecą gdzieś, to po pierwsze są krótkie, to jest fajne, ale wszystkie działają na takiej zasadzie, że zadzwoń teraz. Jezus, jakby u nas w Polsce coś takiego było, to by była po prostu katastrofa. Dobra, słuchajcie, miecz rodowy, to jest, widzę, że zadanie na poziom 15, znaleźć obozowisko złodziei w pobliżu obelisku. To jest daleko, więc będziemy musieli na pewno tutaj użyć tego. Ale powiem wam, że byłem cholernie zaskoczony, że właśnie w Stanach tak reklamy wyglądają. No ale cóż, taka karma. Chociaż o dziwo są bardzo krótkie. A nie to co u nas 15 minut. Dobra, tutaj słuchajcie, mamy ten drogowskaz, także jak najbardziej się zaraz przetepamy. Tylko wiecie co, ja sobie przy okazji, albo może pośpijmy sobie do poranka, do 8, to będzie 8:07, no dobra, może być. Tepniemy się i zrobimy sobie oczywiście jeszcze kolejne misje. Zaraz to jest... Aha, tu jest ten obelisk, dobra. Tu w ogóle nam się ta misja, tu jest w ogóle ta misja w tej wsi Larvik, ale tego nie będziemy robić, dlatego że to jest tam, wiecie, to jest z, bodajże z wyścigami, także za to się zabierać nie będziemy. My będziemy sobie robić te wszystkie misje takie poboczne, które tutaj w wieśku występują. Słuchajcie, ostatnio też tak mniej więcej tam rozmawialiśmy na TS-ie, ile mam procent gry ukończone i wychodzi na to, że jestem, jeżeli chodzi o fabułę, to podobno jestem coś w koło 60%. Ja nawet też jak sprawdzałem, jak inni nagrywali Wiedźmina, to ja bym szczerze powiedział, że jestem dosyć mocno do przodu. Także to jest bardzo, bardzo dziwne, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce. Ale cóż... Dobra, czekajcie, musimy z tymi skelgijczykami się tutaj zmierzyć, chociaż, kurczę, lepiej mi chyba idzie Igni. Podpalimy ich ładnie. O, się rzucili na mnie cwaniaczki. No chodźcie, ty powinieneś umrzeć od razu, a może nie od razu. Dobra, i został nam ten jeden, to go sobie podpalimy. I ładnie. Zabijemy, fajnie. Dobra, popodnośmy tutaj przy okazji z nich przedmioty, bo tutaj w sumie nawet chyba musimy podnieść właśnie od typa ten miecz. Tak, to nam się świeci. I skeligijski długi miecz, dziennik Rabusia. Przez dzień idziemy, aby dowiedzieć się czegoś o Kuliu. Tu jeszcze coś mamy, dobra. Ekwipunek. To jest to? Tak, dziennik Rabusia. Jesteś tu, chyt jak foka, bla bla bla.
No teraz tylko sprzedać ten miecz, a to nie takie proste, mało kto ma dość pieniędzy. Niekoniecznie będzie się zadzielać z... Czyli musimy udać się do kupca Gimrego odnośnie właśnie tego miecza, więc to pewnie on będzie wiedział co, jak, gdzie, kiedy i za ile. Dobra, to jest widzę też daleko, także cofniemy się jeszcze raz do naszego drogowskazu, który powinien być chyba gdzieś tutaj. O, jest, dobra. I to powinno być tutaj, w którejś z wiosek. Aha, to będzie tutaj, kurde, czyli to będzie koło tej wiochy. Dobra, mam, słuchajcie, wielką tylko nadzieję, że nie zaatakuje przez przypadek jakiegokolwiek mieszkańca, bo to już będzie totalna katastrofa. Dobra, daleko to 240 metrów, spokojnie. A no Wiedźmin, panie, Wiedźmin. Dawaj, Geralt, przeskocz przez to, dasz radę, dobra. Dobra, gdzie jest płot? No płotka, naprawdę, czy ty się nie możesz pojawiać bliżej mnie? Co to za dziwadło? Mam nadzieję, że to co to za dziwadło, to było płotce. Bo tutaj się jak najbardziej zgodzę, co to za dziwadło. Łowieczki. Dobra, to chyba będzie tam, gdzie są te wieżyczki. Gniazdo potworów? Naprawdę? O, patrzcie, tu są jakieś aha! Naprawdę chcecie się ze mną bić? Popierdzieliło was. Do widzenia. Dobra, i tutaj mamy zwłoki skeligijskie. Kolejny dziennik rabusia mamy, kurde. Myślałem, że to będzie takie całkiem prosta misja. Dziennik rabusia. Dobra, wiecie, zasady, że... Mówiłem się z moim szwagrem Stefanem, że sprzeda kuli w Nowigradzie, podzieli się potem zyskami, więc myślę, że słowo... Aha, no dobra, czyli musimy się udać do właśnie, cmentarzysko wielorybów. Dobra, płotencja, chodź. Ale czekajcie, to jest w sumie gniazdo potworów, tak? Może byśmy je odczuwali? O, je zniszczmy. W sumie, za darmo. Czemu nie? Szkoda, że nie musimy z czymś walczyć tutaj. Mogłaby jakaś harpia wylecieć, ale jak nie chcę, to nie. Płotka, ty widzę, że już lubisz góry, ale wiem, że ty i góry to równa się po prostu katastrofa. Jedź Płotka, jedź, proszę cię, jedź. Swoją drogą, ktoś ostatnio na grupie na Facebooku podrzucił fajne zdjęcie, jak jest telewizor, ktoś tam chyba gra na konsoli właśnie Wiedźmina i przed tym stoi... przed tym stoi konik na biegunach i jest tam, czy fajny mam setup. Stwierdziłem, że na pewno ta płotka przed telewizorem, ta wiecie, która jest mniej zbugowana niż ta tutaj. No taka niestety prawda. Nie, tu, szybka podróż. Kurczę, dużo dzisiaj będziemy ogólnie widzę podróżować z miejsca na miejsce. No tak, tylko że tutaj teraz mamy średni problem, bo albo tu, albo tu. Tu chyba będzie nam lepiej, bo tutaj mamy drogę, więc będziemy mogli sobie płotką tam przejechać. I słuchajcie, przy okazji poczekajcie, jeszcze muszę jedną rzecz sprawdzić, jeżeli chodzi o te zadania poboczne, bo to mi nie daje spokoju. Czekajcie, tam było chyba różnica 6 czy 7 poziomów, tak? Tu mamy już 5. Słuchajcie, wiecie co? Może w następnym odcinku spróbujemy zrobić echa przeszłości, bo to jest na poziom 17. Nie chciałbym, żeby, wiecie, misja główna, fabularna zrobiła nam się na szaro, także może w następnym odcinku sobie to ogarniemy, bo później to już widzę, że są misje... Aha, tutaj mamy jeszcze na 17. Okej, z Blade'a jest Cyrys i później już będziemy mieli na 20 któreś. Dobra, to jest całkiem spoko. Jeszcze tylko zlecenia wiedźmińskie sprawdzę. Aha, morskie diabły, zaginiony, narzeczony. To wiecie co, zrobimy sobie może to w ten sposób, że
w następnym odcinku ruszymy sobie troszeczkę z fabułą, bo tak jak mówię, no nie chciałbym, żeby po prostu nam się ta misja stała na szaro. Po zrobieniu tam, powiedzmy, tego jednego wątka fabularnego, zrobimy sobie, moi drodzy, zlecenia, a potem to już będziemy szli z zadankami. Zobaczymy zresztą, jak to się jeszcze tutaj uklasyfikuje. Harpie. Nie podoba mi się to, że one tak tutaj latają. Płytka za chwilę pewnie dostanie ataku paniki. O, nie dostała. A to ciekawe, chociaż chyba dostanie, bo nie widzę, te harpie tam gonią od tyłu. Oj, tam nie chcę wejść. Tam był chyba jakiś zły potwór, coś mi się tak wydaje. Albo jakiś skalny troll, coś w tym stylu pewnie. Dobra, rozumiem, że to jest wioska wielu rybów, tak? Dobra, są bandyci. Ale my chcemy tutaj być. Dobra, żegnam panów. Przeszukaj złodziei w pobliżu... Aha, poszukaj złodziei. O, proszę, nawet mamy znacznik. On ma jakąś dziwną... Nie wiem za bardzo, co to jest, ale to jest, słuchajcie... Zastanawiające. Geralt, odpuszczyk i jaskółeczkę sobie wypijemy. Aha, ja wypiłem kota. Jaskółkę chcę. Pięknie. Dobra, zadanie zaktualizowane i tutaj widzę, w którymś z worków mamy Kulju. Tak, i to jest ten miecz, który tutaj tak zawdzięcie poszukiwaliśmy. Zwróć Kulju do Olafa, strażnika Skertroldu, Trolde. Dobra, to będziemy mieli kolejną misję i ładnie zaliczono. Dzisiaj widzę dosyć dużo, tak jak już mówiłem wcześniej, podróżujemy. Przy okazji... Mam tylko wielką nadzieję, słuchajcie, że nie będzie kolejnego desynchro, kurczę, bo naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest, że w sytuacji, w której podróżuję, to nagle to wszystko się tak, kurczę, pierdzieli i potem, wiecie, na nagraniach, znaczy na nagraniach, jak wam to wyrenderuje, jest źle. Ale cóż. Dobra, pędzimy teraz do tego strażnika. Jestem obcy, tak bardzo obcy. Z drugą nie wiem, czy... Czekajcie, wiecie co? Albo dobra, to sobie za chwilę i tak odpoczniemy. Bo ten kot mnie drażni. To jesteś ty, tak? Tak, Olaf. O co chodzi? Mam waszą zgubę. Kulju? Frej, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę, a ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kulju się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Proszę bardzo. I teraz pytanie, ile dostaliśmy hajsu? To zadanko mamy ukończone, ładnie. Ale ile hajsu? Punktów doświadczenia to jest ledwo co. 20 nowigradzkich koron. Naprawdę, 20 nowigradzkich koron za taką misję, Geralt, tylko proszę cię, nie... Dobra. Widzę, że jest pewien myk na spadanie ze skał. Wystarczy w sumie chyba cały czas tylko, wiecie co, beklikać i wtedy ładnie nam tutaj Geralt schodzi bez problemów. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak tutaj wyglądają te misje. 21. Złe wieści. 17. Władca Undwik, wybraniec bogów. To jest kolekcja kart, to nas nie interesuje. Wściekłe pięści, tutaj mamy zlecenie. Dobra, nie, zlecenia nie będziemy, poszukiwań nie będziemy robić. Słuchajcie, mamy te morskie diabły i zaginione narzeczone, ale to tak jak mówiłem, zrobimy sobie po skończeniu misji fabularnej. Także teraz zajmiemy się może tym wybrańcem bogów, bo tutaj widzę, że mamy mniej więcej tylko pojedynczy znacznik. Także chyba tak będzie dobrze. Gdzie? Ła, to jest to trochę daleko. Dobra, ale tutaj na szczęście mogę się przeteleportować. Powiem wam szczerze, że gdyby nie było tej szybkiej podróży, to kurczę, ten Wiedźmin byłby naprawdę jeszcze dłuższy. Ale z drugiej strony, jakby nie dali tego, to gracze by się tak wkurzali, że wiecie, trzeba tyle łazić.
Dobra, to było tutaj?